Tutaj są przebiśniegi, to są na naturalnym środowisku rośliny leśne i zaroślowe. Jeszcze w XX wieku były na skraju wyginięcia, ale dzięki wielu odmianom ogrodowym ich populacja się odrodziła. Mają kilka takich długich działek, płatki zwinięte w rurkę. Płatki mają zielone plamki, które wskazują owadom drogę do pyłku oraz fotosyntetyzują. To są pierwsze wiosenne kwiaty zapylone przez pszczoły, a jak jeszcze pszczoły się nie obudzą, to przebiśniegi same się zapylają. Ich nasiona mają elaiosomy, które jedzą owady i też rozsiewają ich nasiona. To są rośliny cebulowe, odmiany pełnokwiatowe mają wiele rzędów listków okwiatu. Zakwitają po 6 latach od zawiązania siewki. Przesadzamy je co 10 lat. Po przekwitnięciu w kwietniu wykopujemy cebulę, a wsadzamy do 20 września, ale we wrześniu do ziemi. Kwitną od lutego do kwietnia, mogą już w styczniu i w maju, zależnie jaka pogoda. I lubią gleby wilgotne lub średnio wilgotne, cień lub półcień. Gleby muszą być żyzne, próchnicze. Dobrze sobie radzą też w słońcu. Gleba musi być lekko kwaśna. Są trujące, nie wolno ich jeść. Mają taki alkaloid galantaminę, którą wykorzystuje się w leczeniu Alzheimera i chorób związanych z nerwobólami, ze zwyrodnieniami nerwów. Rwę kulszową się tak leczy właśnie tą galantaminą, ale nie na własną rękę, bo to jest trujący alkaloid. I rośliny cebulowe, odradza się ich populacja. Zanim obudzą się pszczoły, są samopylne. Dziękuję, życzę miłego dnia.